cię zaczynałeś. Może... Jak zaczynałem? Po prostu skąd się u mnie to wzięło? Któregoś, a było tak. Któregoś razu, tak jak tutaj Piotr mówił, gdzieś około 20 lat temu, przyjechał do nas kuzyn, mieszka w Jaworznie, nazywa się Łukasiewicz. W poszukiwaniu właśnie, no bo to moja babcia tu też z Łukasiewiczu, z Kichar pochodziła i właśnie on zaczął poszukiwać tam swoich przodków i tak dalej i trafił tutaj do naszej rodziny. Myśmy nawet się nie bardzo znali, ale wiedzieliśmy, że taki jest człowiek, taki jest, istnieje taki kuzyn, ale w ogóleśmy się nie znali. I od tego momentu, kiedyśmy się poznali, on prosił, czy jeśli, no ja tam coś wiem o, no tutaj o gałęzi, tej swojej gałęzi tutaj z tych przodków swoich, to żeby mu to opisać i przysłać listownie. I od tamtego momentu właśnie miałem zadanie nieco ułatwione, jak się zjawiłem, bo moja mama tam pracowała. Oczywiście nie była jak naukowcem, ani archiwistką, ale tam pracowała. I po prostu byłem tam niejako znany, prawda? No, byłem tam znany, także ułatwione nieco miałem zadanie, ale nie wiedziałem, jak się to, od czego to ugryźć i jak to, jak zacząć i po prostu jak się poruszać w tym temacie, o którym tutaj pan Piotrek mówił. I tak część właśnie akt, nawet chyba nie wiem, z 80 lat, prawda? To jest okres rosyjski, zaczyna się od 1867 czy 6, raczej tych lat. No i kończy się na zakończeniu I wojny światowej, czyli lata 1916-17 już zaczynają z powrotem pisać po polsku. A ten okres właśnie 80-letni. No to okres, kiedy pisał. No, gratuluję nauczycielom rosyjskiego. Pisałem rosyjskiego, Marka jest naprawdę. Nie, ale to już mnie nie wychwalę, tylko dzięki tutaj załodze, że tak powiem, archiwalnej, to mnie się troszeczkę załapałem, bo... Zawziąłem się za naukę może troszeczkę. No późno, ale lepiej późno niż wcale. Także, że zacząłem szukać, zaciekawiło mnie to i właśnie no nie wiedziałem, jak się w tym temacie poruszać i tutaj właśnie archiwiści mi pomagali, bo tak co drugie słowo to było, no Pani Piotruś, Pani Basiu, tak, no może to rozczytamy, może to rozczytamy. Pani Basia to moje małżonka. Może to rozczytamy i tak powoli, no mogę, może to nieskromnie zabrzmi, ale no coś tam załapałem, że także teraz no, mógłbym nawet i drugiemu coś tam pomóc, ale żebyście mnie nie brali tutaj za jakiegoś tam naukowca czy jakiegoś, który ma takie aspiracje, to opowiem taką krótką anegdotkę, prawdziwą, niewymyśloną, którą już tu opowiadałem w archiwum, jak pewnego razu siedziałem w pracowni i przyszedł młody chłopak, o coś tam poprosił, o jakieś tam dokumenty. No dostał oczywiście te dokumenty i tak rozłożył, popatrzył i złożył. Podparł się tak pod cel i siedzi tak przy stoliku, a ja obok odezwałem się i mówię, słuchaj no kolego, może coś pomóż ci, może... Nie, tu nic z tego nie będzie, bo tam jakieś tam profesorstwo mu tam kazało coś tam napisać, jakąś pracę. Nie, nic nie będę pisał. A pan co tam pisze? On się tak do mnie. Co pan tam? Ten? Ja mówię, szukam tam swoich przodków. A on tak, bo na naukowca to pan nie wyglądał. a ja mówię, tak, a słuchaj no kolego, a według ciebie jak naukowiec ma wyglądać, bo ja nie wiem, no. A on tak,
no nie wiem, ale nie wygląda pan. Ja słuchaj, nie mam takich aspiracji, nie jestem, nie mam takich aspiracji, no ale coś tam z pomocą właśnie tutaj naukowców, archiwistów, to coś tam znajdę, coś tego. No i taka właśnie to historyjka, nie wymyślona, tylko prawdziwa. Także żebyście i wy tutaj wszyscy nie brali mnie za jakiegoś tutaj Boże, no bo tutaj obiecuję, że nie. No i tak się właśnie zaczęło. Zacząłem coraz głębiej. Podpowiadali mi, jak się tu właśnie w tym temacie poruszać, że najlepiej to się cofać do tyłu, nie iść tam tak wyrwane lata z przodu, tylko cofać się coraz bardziej do tyłu i po prostu spisywać te nazwiska, te daty, które mnie interesują. I tak, jak mówię, no tam, może tutaj zbyt skromnie powiedziałem, bo tam tych nazwisk takich rodzinnych, no oczywiście szeroko rozumiana rodzina, bo wiadomo, że z początku zacząłem tak jakby w linii prostej, to tak, czyli oczywiście w naszym archiwum to ze strony mamy, bo mama z Łódów pochodzi, babcia z Łukasiewiczów, bo oczywiście mrówków tu na tym terenie nie ma, bo ojciec pochodzi z Orkusza, no i to oczywiście tam byłem, bo to szukałem i w Orkuskiej parafii świętego Andrzeja apostoła i w archiwum katowickim, także że też tam okazało się, że właśnie w stronach ojca to tych mrówek tam jest, no mrowisko w każdym bądź razie. Jakby ktoś kiedyś tam przejeżdżał przez Olkusz, aby go zaciekawiło właśnie, bo to przy drodze jest, przy głównej drodze na Katowice, cmentarz Olkuski, to tam co kilka grobów to właśnie jakiś tam mrówka leży. Ale wracając tutaj do naszego archiwum i właśnie tych nazwisk dosyć dużo, bo oczywiście okazuje się, że jak sami wiecie, no ja tutaj żadnych nowości nie powiem, że oczywiście dziadków się ma, rodziców się ma dwoje, dziadków się ma czworo, pradziadków ośmioro i tak dalej, to się wszystko zwiększa i jeśli by wszystkich chciał tak, no ta ośmiorniczka to by się bardzo po prostu rozrastała i to jest, no tak jak tutaj pan Piotrek mówi, że w nieskończoność, że do już nie do setek nazwisk, ale do tysięcy, ale to no to już jest zadanie dla tam jakichś tam zawodowców, a nie dla mnie. Ja to tak skromnie mogę tylko powiedzieć, że ze strony mamy, ze strony Łódów, no to doszedłem do roku 1650, bo starszych akt parafii świętopawelskiej, bo jak wiemy, że parafia, my tutaj do 1987 roku należeliśmy od zawsze do parafii świętego Pawła i właśnie od 1650 roku zachowały się tam akta, oczywiście zniszczone, nie wszystkie nazwiska, nie wszystkie akty są do rozczytania, przynajmniej dla mnie nie są do rozczytania, część jest pisane oczywiście po łacinie, później po polsku, ale kupiłem słownik polsko-łaciński i łacińsko-polski i się uczę. I no wszystkiego nie wiem, bo to jest niemożliwe, ale wiele właśnie zwrotów, wiele takich, które są tam potrzebne, to no to potrafiłbym, znowu tak nieskromnie mówię, ale no coś bym tam potrafił. Co dalej? A skąd się, a właśnie, no tutaj ciekawostka, ale to raczej wykład do taki profesorski był, że odkąd właśnie te akta metrykalne zaczęto pisać w parafiach? Ano, był kiedyś, no musicie mnie poprawić, Piotruś, jak się mylę, ale w XVI wieku, zdaje się, w drugiej połowie, na Soborze w Trydencie, prawda,
na soborze w Tatuszko, ten sobór, no zjazd biskupów, kardynałów i tak dalej. Ustalono, żeby pisać właśnie księża katoliccy, żeby prowadzili rejestrację no, swoich owieczek i od tamtego czasu zaczęto właśnie pisać, bo kiedyś właśnie przed tym soborem, no to oczywiście pisane były tylko dla bogatszych rodów, dla rodów szlacheckich, magnackich, pisane były kroniki przez tych, którzy umieli pisać. To były pisane kroniki, a akt takich ludności, czy to biednej, czy to tego, no to zaczęto właśnie po tym soborze tydenckim, w drugiej połowie XVI wieku. I od tego okresu, oczywiście w niewielu parafiach, zapewne akta z tych lat, czyli 1580 czy 90, to się raczej chyba w niewielu parafiach zachowały, ale w Świętopawelskiej właśnie dokładnie od 1649, kiedy to jest pierwszy wpis z Mokrej Rzeczycy, ale nazwisko oczywiście jest nie do odczytania, no przynajmniej dla mnie no, jest nie do odczytania, ale pisze tylko, że ochrzczony, bo nie pisano, że urodzony, tylko że ochrzczony. Że ochrzczony jakiś człowiek z Mokrej Rzeczycy. No bo to różnie pisano. Pisano Rzecica, pisano Życica, pisano Mokra Życica, potem Rzeczyca. No to różnie. To tam kwestia chyba zapisu, czy wymowy. I od tamtego okresu właśnie można napotkać. Także w parafii świętopawelskiej, do której tutaj nasza wieś i sąsiednia, Rzeczyca Sucha, Doraz należały, bo już za górą, za drogą Ściów już nie, już to była parafia katedralna, a nasza jeszcze do świętopawelskiej. Także akta świętopawelskie są wiele lat starsze, bo akta katedralne, do których dotarłem, ale tu może mnie sprostuje pan Piotr Sławiński, to dotarłem do 1720 roku, czyli no młodsze o 70 lat od świętopawelskich. Także niektóre zapisy są bardzo zniszczone, nie do odczytania, ale jak się nad tym ślęczy z uporem, to można coś tam przypasować, coś tam, jak się nie może rozczytać, to metodą tutaj podpowiedziano mi przez archiwistów, metodą porównań, jeśli jeden akt jest bardzo, bardzo no, nieczytelnie napisany, czy atrament się zatarł, no to metodą taką porównawczą, a może na drugiej kartce, czy na trzeciej kartce podobne litery będą wyraźniej napisane, więc no, można tak troszeczkę domyślać się i porównywać właśnie pisownie i no, także no, nie ma no, rzeczy niemożliwych. No, poza tym no cóż jeszcze, ale jak wspomniałem o tym moim właśnie kuzynie Łukasiewiczu, on mnie prosił, żeby coś tam o tych jego przodkach, o Łukasiewiczach, bo żeby tak bliżej tutaj wam powiedzieć, no to jego ojciec i moja babcia, no to byli rodzeństwem, pochodzili z Kichar, tylko że jego ojciec w 1911 roku pojechał do Ameryki, no oczywiście po co, no na Saksen, żeby zarobić, jak teraz się jeździ. No i zarobił tam sporo kasy, był tam przez 8 lat, wrócił i gdzieś się tam dowiedział, że pod Toruniem w powiecie Wągrzeźno jest gospodarka do kupienia, kupił tę gospodarkę, tutaj stąd się wyniósł, oczywiście tam
rodzeństwo jeszcze, bo to wtedy istniały tak zwane spłaty, no rodzeństwo musiało, jeśli któryś tam zostawał na ojcowiźnie, no to musiał reszcie coś tam oddać, no zapewne funkcjonuje to i do tej pory, bo niemożliwe, żeby to całkiem zaginęło. Także tenże Łukasiewicz zaczął zbierać właśnie wiadomości o tych swoich przodkach i ja mu tam dużo... A, no to już już kończę. Ale jeszcze powiem tylko ciekawostkę o tym Łukasiewiczu. No. Nie. To tylko jeszcze chwilę o tym Łukasiewiczu, bo to taka ciekawostka. Ciekawostka o tego. I on, tenże Łukasiewicz w Techeniu, on mnie któregoś razu, bo tam, no jesteśmy do tej pory, on oczywiście już ma tam 93 lata, ale dziadek niezwykle taki żywotny. I on któregoś razu pyta mnie się tak, słuchaj no w kontakcie jesteśmy takim telefonicznym, listownym, słuchaj no, a czy nie udałoby ci się znaleźć jakiegoś powiązania między tutaj naszymi Łukasiewiczami, a tymże Ignacym, który wynalazł lampę naftową. Mnie samego to tak zaciekawiło, że kupiłem sobie książkę o tym Ignacym, wyczytałem w tej książce taki oto fragment, że ojciec tegoż Ignacego Łukasiewicza o imieniu Józef brał udział w powstaniu kościuszkowskim, które było w którym roku? 1794. Brał udział w powstaniu i potem po upadku już tego powstania, jako prześladowany przez Rosjan, przeszedł granicę Kongresówki i osiadł w Galicji. Więc, czyli jego ojciec wynika z tego, ojciec tego Ignacego, tak wydedukowałem, że musiał się urodzić tu. I pewnie w jakiejś strefie nadgranicznej, bo oczywiście Wisła była granicą. Więc jako, że w parafii świętopawelskiej nie trafiłem na... No, byli Łukasiewiczowie, ale akurat nie Józefa, nie. Więc zacząłem tam po sąsiednich parafiach szukać. Między innymi w parafii Przybysławice trafiłem w roku 1770, zdaje się, drugim, na Józefa Łukasiewicza. Zapisałem ten akt, dosyć wyraźny, pisany oczywiście po łacinie, ale no to tam no dałem radę. I wynikałoby z tego, że w chwili wybuchu powstania tenże Józef miałby 18 czy tam 19 lat. Czyli mógł brać, jako młody chłopak, mógł brać udział w powstaniu. A co ważniejsze, że tych Łukasiewiczów wiele odnalazłem, ale o imieniu Józef był tylko ten jeden. I no podzieliłem się tutaj wiadomością właśnie z tym moim wujem. Mówię, że ale nie, pewności nie mam żadnej, ale on się tak uczepił, tak, to jest ten. Ale jak trudno znaleźć, bo jeśli bo potem, czyli wniosek z tego, że jak tenże Józef tutaj urodzony no, w parafii Przybysławickiej, a dokładnie w Jankowicach, jest tam taka wieś? Jest. Dokładnie w Jankowicach, czyli jak powstanie kościuszkowskie uparło, on jako no, tam prześladowany czy ścigany przez Rosjan przekroczył Wisłę, czyli granicę i osiadł w Galicji. Tam się oczywiście ożenił. Ja szukałem nawet akt ślubu, nawet tam przejrzałem sporo akt, bo wynikało z książki, że prawdopodobnie ożenił się w parafii Gawuszowice. Tam szukałem w parafii Gawuszowickiej i w parafii Chorzelowskiej, a nawet i w Mieleckiej. Także no niestety no, nie będę się przechwalał, że trafiłem, nie trafiłem na akt jego ślubu, ale
ale wszystko by wskazywało na to, że z wielu właśnie tych Łukasiewiczów, które tam, no, że tak powiem, może nieładnie, no, przeszło przez moje ręce, to nie trafiłem na innego Józefa, który, zresztą imię Józef to raczej nadawano takim troszeczkę rodom możniejszym, szlacheckim można było powiedzieć, bo chłopi, no to wiadomo, było Jaśków, było Walków, było Waszków, było pewno, no, ale Józef, no to było już takie imię troszeczkę lepsze. Także, no wszystko by wskazywało na to, trzeba by było. A nawet pojechałem, żeby się troszeczkę utwierdzić w tym przekonaniu, to pojechałem do Rzeszowa, tam jest tak zwany cmentarz stary i na tym cmentarzu starym w Rzeszowie jest właśnie pochowany tenże Józef Łukasiewicz, ojciec Ignacego, nawciarza, ale nie jest napisane jest tylko, w którym roku zmarł, a zmarł w 1848 i miał ale nie jest właśnie, że nie jest napisane, ile miał lat. Czyli nie można nie można niejako porównać tego porównania, które ja znalazłem w parafii Przybyszowickiej, ale następny punkt programu, bo to jest, no. Także ciekawe tą historię. Także niezwykle ciekawe tą historię. I mnie się wydaje, że po prostu nawet te księgi, które tam przeglądałem, to no wydaje mi się, że to takie mądre, bo to jednak przykurzone, no, przykurzone, troszeczkę przyżółciały przy tego, no to tak jak i stary człowiek, no raczej mądrości mu nie brakuje, choć nie zawsze to tak jest. To tyle.